kochani, pierwszy vlog w 2023 roku, a ja się z wami witam z chrypą, która po prostu mnie trzyma, słuchajcie, już od grudnia. Od grudnia, jak mnie złapało przeziębienie, tak mnie trzyma do teraz. I nie jest to takie typowe przeziębienie, że wiecie, jakieś bóle i nie wiadomo co, nie do przeżycia. Jest to po prostu chrypa, kaszel, wydzielina w gardle i po prostu zawalony nos wodą. Także jest to takie bardzo dziwne i w grudniu ja brałam antybiotyk na infekcję tutaj dróg oddechowych górnych przez 5 dni i mi przeszło, ale wróciło po prostu takie przeziębienie. Znaczy nie to, że mi przeszło kompletnie, kompletnie mi nie przeszło, tylko po prostu to było takie, o, przeszło mi trochę, czyli bóle mi przeszły, ale reszta została. I tak się to ciągnie i powiem wam, że nie jestem jedyna. Jest jakiś wirus, panuje po prostu w UK i większość nawet moich klientek jest tak samo po prostu, nawet nie chora, tylko właśnie tak dziwnie przeziębiona. Ja dzisiaj nagrywam vloga, ponieważ mam fajny dzień, będę miała fajny dzień. Mam trochę pracy z rana, także ja się z rana, ja słuchajcie, wstałam o 12:30 dzisiaj. No, takie u mnie rano, ale zaraz mam klientkę pierwszą, później mam drugą i później, słuchajcie, jadę na zabieg, jadę na botox. I w związku z tym, że ja się jakby nie kryję, nie mówię wam, nie ukrywam wam, co ja robię, jak ja robię, to dzisiaj was zabiorę po prostu ze mną i zobaczymy, gdzie potrzebuję, co potrzebuję i to zrobię. Także kochani, ja zaczynam mój poranek od śniadania, które sobie zrobiłam już wieczorem. Proszę bardzo. Nie widać tutaj nic, więc nie wiecie, o co biega, ale wzięłam, zalałam płatki owsiane plus granole mlekiem, dodałam maliny, cynamon i banan. Drugi raz sobie już, drugi dzień z rzędu robię sobie to śniadanie. Bardzo pożywne, jest smaczne, także smacznego. I oprócz tego zrobimy sobie, kochani, kawkę. Jak tam u was 2023? Dajcie znać. Powiem wam, że ja tak naprawdę nie czuję, że to jest jakiś tam, wiecie, nowy rok, dzień jak co dzień, praca i tak dalej. Ale czy mam jakieś nowe postanowienia noworoczne? Myślę, że mam. Mam dwa postanowienia. Jedno to rzucić wejpy. Bardzo bym chciała rzucić wejpy. Drugie to traktować ludzi tak, jak oni traktują mnie, ponieważ bardzo często jestem za, za dobra i ludzie to albo wykorzystują, albo po prostu no, nie doceniają, a ja później siedzę, płaczę i przeżywam. Więc takie mam dwa postanowienia. I tyle. I tyle. Jeszcze powiem wam wzmiankę odnośnie urodzin. Dużo informacji dzisiaj, bo dawno się nie widzieliśmy. Wzmianka odnośnie urodzin będzie taka, że sukienka, o której wam wspominałam, nie kupuję tej sukienki. Nie kupuję tej sukienki. Cały w ogóle ten detoks i odchudzanie dla jednej sukienki, a już jej nie chcę. To znaczy nie to, że jej nie chcę, ja bym bardzo chciała, tylko ona jest ze Stanów. No ma podane wymiary, wiecie, jako L-ka. Ja bym się na siłę w nią wcisnęła,
Jeszcze jakby nie patrzeć, mam miesiąc, więc myślę, żebym się spokojnie w nią wcisnęła. Ale wiecie co? Ona kosztuje 100 funtów. Z Ameryki muszę zapłacić tax. Chyba 24%. No to mamy 120, mamy powiedzmy 130 funtów za sukienkę. Jak coś będzie nie tak, to ja jej nie odeślę. Bo odesłanie do Ameryki takiej sukienki też będzie mnie kosztowało nie wiadomo ile. To raz. A dwa, nie chce mi się odsyłać. Ja nie lubię odsyłać, a jak coś zamawiam, to ja chcę to zostawić. Proste. Więc to jest kasa. To jest bardzo drogo. Dwa, jak sobie pomyślałam, że ja będę ją miała jeden wieczór na sobie, gdzie na pewno ją zachlapię, bo ja mam zawsze dziurawą brodę. Zawsze. Ja co nie jem, co nie piję, ja mam zawsze na sobie. Więc w domu na pewno ją zachlapię. Na imprezie to już stuwa. Więc szkoda mi jej. Szkoda mi też tyle pieniędzy w jedną noc stracić. Wiecie, to nie jest wesele, to wiadomo, można powiedzieć, na suknię ślubną też zakładasz na jedną noc, a jednak wydaje się nie wiadomo ile kasy. Tak, no ale to są urodziny, wiecie. Jest tyle pięknych sukienek, które ja sobie mogę zastąpić tą sukienkę, że po prostu no nie mam parcia. A też doszłam do tego wniosku, bo chcę zrobić to wesele teraz. Chcę zrobić te urodziny jak najmniejszym kosztem. Nie będę zapraszała tyle ludzi, ile myślałam, że zaproszę. Będzie mała garstka najbliższych przyjaciół. I po prostu będzie to zrobione małym kosztem. Bo słuchajcie, zaczyna być w UK dla mnie naprawdę też ciężko. Od stycznia podnieśli mi bardzo też prąd. A ja mieszkając sama, no wiecie, no muszę o tym myśleć. To nie jest tak, że ja sobie żyję i hulam i tak dalej, wiecie. Po prostu, no trzeba po prostu o tym myśleć, nie? Wiadomo, nie chcę sobie odmawiać przyjemności, urodzin czy innych przyjemności, więc wiecie, planuję co, jak wydawać. Ale mówię, ale jeżeli mam sposobność kupić gdzie indziej sukienkę, która też będzie piękna, którą mogę jakoś przystroić, a już taki mam plan i na pewno wam pokażę, to zrobię. Dobra, kochani, ja kończę tutaj na chwilę. Ja muszę trochę, może się pomaluję trochę, czy nie? Nie ma sensu, bo jak idę później na ten botoks, to chyba nie powinna mieć makijażu zrobionego, więc chyba nie ma sensu się malować, bo na botox idę o 4, no a już jest pierwsza, więc na 3 godziny nie opłaca mi się, wiecie, nakładać makijaż. O Boże, jak ja dzisiaj długo spałam, ale ja poszłam spać po drugiej, nad ranem, więc takie moje życie, nocna sowa. No, dobra, ja sobie kończę śniadanie, wypiję kawkę i do was wrócę, jak wrócę. Bardzo się dzisiaj do pracy wystroiłam. Mam taką kieckę, którą lata temu kupiłam na AliExpress. Ale pięknie, pięknie się błyszczy. Chyba mam jeszcze w sobie klimat świąteczny. Ale nie, tak szczerze założyłam ją, ponieważ jest długa, jest wygodna, bo jest taka elastyczna, no i jest piękna. Także będę w niej chodzić sobie cały dzień. Powiem wam, że w takich kieckach już zaczynam zauważać, jak tutaj mi spadło. Także jest dobrze. Mam fryzurkę taką. Ja ostatnio lubię, bo jest to takie wygodne. Taki koczek. Mam też tutaj takie motleczki. O, cute. Także nadrobiłam trochę, wiecie co, ubraniem i dodatkami. Bo nie mogę nakładać makijażu. Także niestety będzie taka twarz dzisiaj. No. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. No, także czekam na klientkę i do zobaczenia później.
Kochani, ja już po pracy, jest po godzinie trzeciej i na godzinę czwartą jadę na ten botoks. Tutaj przywitajcie się z Sisulką. Sisulka wczoraj miała rozwolnienie i jest taka troszkę niemrawa, bo z zupy zjadła kurczaka i chyba ten kurczak był felerny, nie wiem. W każdym razie słuchajcie, co wam powiedzieć, zapowiedzieć już nowy filmik, ponieważ będzie mierzymy od kapsi. Mamy tutaj wielką torbę. Dawno nie było kapsi na moim kanale i cieszę się, że znowu będę z nimi współpracować. Także super. Przy okazji wam pokażę mój projekt. Mój projekt, słuchajcie, mówiłam wam we wcześniejszym którymś tam vlogu, że mam cyrkonie i będę robiła, obklejała sobie tymi cyrkoniami, zobaczcie jak to się świeci, laptopa. I powiem wam, że tylko to co tutaj jest, to jest około 6 godzin pracy. Wiem, że są takie taśmy całe w cyrkoniach i mogłabym sobie to zrobić, wiecie, taśmami i byłoby to szybciej, ale mnie to bardzo odstresowuje. Lubię sobie pod wieczór po prostu usiąść i to kleić. W ogóle lubię DIY, lubię takie małe rzeczy, wiecie, pracuję z rzęsami i po prostu, wiecie, lubię po prostu takimi się małymi rzeczami bawić. Także mam tutaj cyrkonie, mam klej. Ogólnie cyrkonie kupiłam na AliExpress, ten klej też kupiłam na AliExpress. No i pomału mi to, słuchajcie, idzie. Także pięknie to wygląda, nie mogę się doczekać już efektu końcowego. No i na pewno dzisiaj jeszcze będę... Może już to skończę, bo wczoraj zrobiłam to, bo tak po kawałku robię. Także robię to, nie mogę zapomnieć o bieżni, ponieważ mam do nadrobienia bardzo dużo kroków. Nie wiem ile, bo nawet dzisiaj nie byłam na spacerze, a nie wiem czy pójdę, bo pogoda jest po prostu szaro, buro i ponuro i zapowiadają też deszcze. To nie to, że mam brudne okno, tylko pomiędzy szybami się skrapla i dlatego jest taka wilgoć, nic na to nie poradzę. To nie jest moje mieszkanie, żebym mogła sobie zmienić okna, także to nie to, że to jest brudne. Dzień dobry moja, a co ty tutaj masz, Cośku? Moje biedactwo, kto jest najpiękniejszym pieskiem na świecie? Kto jest najpiękniejszym psiuniem? Boże, mój biedny brzuszek wczoraj bolał. Bolał, ojej, no jeszcze chcę smyranka. Jeszcze chcę smyranka. Moje biedactwo. Moje biedactwo. Także zaraz pojedziemy. I będzie robiona twarz. O, zobaczcie, co to się dzieje. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Mały, o, mój mały pampuszak. Mój mały pampuszak, pączuszak. Jejku, jakie piękne oczka masz, dziewczynko. Boże, jakie to cudowności. Cześć, kochani, ja już jestem na miejscu. Poznajcie Dagmarę. Witam serdecznie. Dagmara ma estetyk, który nazywa się? Amor. Amor. Znajdziecie Dagmarę na Instagramie, na Facebooku. Dzisiaj wybrałam się do Dagmary na botoks. Oczywiście zapytam się ciebie o opinię, co ja tak naprawdę potrzebuję. Tak, delikatnie będziemy tutaj działać na zmarszczki. Tak bardziej prewencyjnie. O, właśnie. Także taki początek chcę sobie zrobić, przygotować właśnie się na urodziny, bo wiecie, ja wam tutaj pokażę, co u mnie się dzieje. Między innymi takie trochę brukowane, zmarszczone czoło, zmarszczka ta lwia. Tak, między... Lwia, tak. Tutaj mam taką jakąś dziurę, mi się robi, słuchajcie. Nie, ci się nie robi, żadna dziura. Też co mi się nie podoba u siebie, co zauważyłam w filmikach, jak mówię do ludzi, że mi się bardzo marszczy ta broda. Taka brukowana się robi. Taka brukowana. I co ty na to byś właśnie poleciła? Tutaj można też to zniwelować za pomocą tej neurotoksyny. Mięsień po prostu brudkowy. I to troszkę zniweluje ten... Tak troszkę chyba też obniży, nie?
cofnie nie. bardziej. Cofnie. Tylko, że nie będzie taka wypukła bardzo. Dobra, no to co? Działamy. Zaczynamy. Zaczynamy, ale się cieszę, jaram się. To delikatnie znieczulimy, bo pani panikuje. Tak, poproszę. Do toksyny generalnie się nie znieczula, ale dla większego komfortu jak najbardziej możemy. Super, świetny, dzięki bardzo. Świetny kremik, także na parę minut nałożymy. Dobra. Żeby był większy komfort po prostu przy zabiegu, tak? Tak. Ja, kochani, się znieczulam. Wiem, że botoks to nie jest jakieś tam bolesne, ale ja pod tym kątem jestem pani Karą. I tak sobie tutaj gadamy i gadamy. I Dagmara mi powiedziała o super zabiegu pod oczy, bo też powiedziała, że oczywiście nie mam jakiejś wielkiej potrzeby, ale zapobiegawczo tak, mogłabym można zrobić. Można zniwelować tutaj cienie delikatne zmarszczki, a to nie jest typowy filler, tylko hybryda. Dobra, i to jest ten produkt, który się stosuje. Czy to jest tylko produkt pod oczy, czy to jest... Nie, można go stosować też na całą twarz, ale w zależności od potrzeb. Ten akurat jest dedykowany głównie okolicy oka, która jest bardzo wymagająca. No. Naprawdę, bardzo jest wymagająca. To jest produkt Juvilo, to jest właśnie hybryda na bazie kwasu polimykowego i kwasu hialuronowego. Okay. Także to jest jedyny produkt na świecie. To nie jest taki typowy filler, taki chamski? Absolutnie nie. To jest najlepszy stymulator tkankowy tak naprawdę na ten moment na rynku. Fajny. Bardzo fajny, piękne rezultaty przynosi i co najważniejsze, długotrwałe. Także, przez ile trwa? Jak się go zrobi, powiedzmy, nie wiem, tam jeden efekt, czy dwa zabiegi trzeba zrobić? Tak, trzeba w odstępie 2 miesięcy zrobić 2 zabiegi i później efekt utrzymuje się do 2 lat. To długo? Bardzo długo, także super. I to jest, tak jak powiedziałam, mega innowacja, tak, po prostu. Tak, absolutnie, jest stymulator tkankowy, także on działa nam w tkankach i ta tkanka się ciągle zagęszcza, ciągle pracuje i powoduje przyrost kolagenu i elastyny wow. w naszej skórze. To może sobie fundnę, słuchajcie, możemy następnym sobie... razem, ale czy po tym są jakieś siniaki, opuchlizna, jak wygląda rekonwalescencja skóry? Nie ma, delikatna opuchlizna pozabiegowa zawsze występuje, to ze względu jak... Zawsze to jest iniekcja, to bardzo indywidualne, natomiast pracuję kaniulą, to jest taka długa, może pokażę? No. To jest taka długa, tępa igła tak naprawdę, ale to pozwala... Bardzo długa. Tak, ale proszę się nie denerwować. To pozwala nam po prostu wprowadzić z jednego wkłucia produkt tak naprawdę, więc nie ma tutaj takiej bardzo... Czyli to jest jedno wkłucie i po bólu. Tak, także to jest bardziej niekomfortowe aniżeli bolące i tutaj nie ma jakby śniaków, nie ma strasznie dużo nakłuć, nie ma takiej traumatyzacji tej tkanki, bo poprzez fakt, że ta igła jest tępa na końcu, także my nie rozrywamy tej tkanki, także nie powodujemy takiej traumatyzacji. To fajnie, to się zastanowię i może sobie po urodzinach zrobimy. Zrobimy, bo pomału, słuchajcie, no 33 lata będę mieć, więc trzeba coś robić. No. Tak, fajnie, że takie właśnie naturalne są. Ja bym chciała jeszcze marionetkami się zająć. Możemy też tą realizować właśnie z stymulatorem tkankowym, aniżeli zastępujemy, już odchodzi się od typowych filerów, wypełniaczy. No właśnie, bo ja nie lubię wypełniaczy. Które tak naprawdę nam nic nie dają oprócz tego wizualnego efektu, ale oprócz tego nam nic nie dadzą, tak? Nie nawilżą tej tkanki, nie odbudują tej tkanki, nie spowodują odbudowy kolagenu czy elastyny w skórze. No. One tylko są takie... Chciałabym, o widzicie jak mi się robią w dół? O! To można też ładnie wyprowadzić stymulatorami tkankowymi, ale też nie ma co przesadzać, Sara, bo jesteś młoda, skórę masz bardzo dobrym stanie. Ale ja mówię, ja bym zapobiegawczo po prostu, chcę takie małe rzeczy. I właśnie nie filerami, już też odeszłam od filerów. Tak. Bo kiedyś od tego się już odchodzi, myślę, że robiłam tu filery, miałam zrobione, wiadomo, usta. Czy ja jeszcze miałam filer zrobiony? Tak, kiedyś robiłyśmy chyba policzki, ale bardzo delikatnie. Oczu nigdy nie miałam robionych, to jest ciekawe, a mimo wszystko jakoś się dobrze trzymają, nie mam ani zmarszczki, także bo super. Bo oczy to jest okolica kurzy kłapek, ale też właśnie ta dolina łez, tuż pod oczami. No to właśnie. Ona jest bardzo wymagająca, bo jest bardzo cienka, ta praktycznie nie ma tkanki tłuszczowej, także
dobrze o nią dbać po prostu zawczasu, żeby później no. Po prostu będziemy sobie dziękować. No to dobrze, to po urodzinach, jak już będzie te 33, to trzeba będzie kombinować. To zmarsz się, bądź taka bardzo zła. Tutaj sobie zobaczymy, jak mięśnie idą. Tu jest ta gładzizna. I teraz podnieś brwi do góry, jak najbardziej możesz. Tu naprawdę masz bardzo mało. Ja tutaj dam takie minimalne... Takie baby botox? Tak, baby botox, śladowe ilości, żeby delikatnie coś się rozprostowało, tak? Mhm. Żeby będziemy działać przeciwzmarszczkowo, ale nie zrobimy takiego... typowego takiej blachy. Nie, bo nie ma sensu. Potrzeby, absolutnie. Dobrze. Dobrze? Okej. To sobie tylko tak tutaj zaznaczymy. Czuję znieczulenie. No na pewno. Unosimy troszkę brwi, czy nie chcesz takiego efektu czarownicy? Nie, no śmieję się. Tak delikatnie unosimy je, czy... No, jak możemy. Można. To są, wiesz, tam kwestia 2 mm, ale zawsze to coś. No, bo ja w ogóle teraz, ja golę tutaj brwi, tą końcówkę i ją zamazuję, jak robię make-up i je bardziej prowadzę jako Foxy. Czyli bo ja mam wytatuowane je, widzisz, jak z takim... Jako Foxy, czyli bardziej do góry. No. Czyli tak idziesz. Tak. Tak. No i ja to zamalowuję, widzisz, dlatego nie chciała, już bym się chciała pozbyć tego permanentnego. A no, ciężko. Jest zabieg Foxy, a jest przy użyciu... I nitek, ale bym nie chciała. Tak, ale on... no nie polecam. Nie, mi się w ogóle to nie podoba, ten efekt taki. On jest bardzo też krótkotrwały, ale dużo jest komplikacji po nim, także... W ogóle mi się nie podoba ten efekt. Pani, przeżyłam. Tak, teraz tylko nałożymy kremik pozabiegowy. On nam uszczelni naczynie krwionośne. Taka bariera ochronna pozabiegowa. Jakie są zalecenia po... Pozabiegowe? Mhm. Nie ćwiczymy przez 3 doby. O nie. Nawet chodzenie? Tak, bo to zwiększy nam metabolizm, wtedy toksyna nam tak nie... Nie wolno się pocić pewnie, tak nie? Tak, po prostu metabolizm nam się zwiększa. I wtedy rezultat nie będzie taki. Alkoholu też unikamy, bo mogą powstać siniaczki. Okay. Nie schylamy się przez 4 godziny, nie dźwigamy niczego bardzo ciężkiego tuż po zabiegu. To ja już dzisiaj mam labę. Tak, więc... dzisiaj tylko odpoczynek i relaks. Dobra. No to fajnie, broda zrobiona, czoło zrobione. Teraz tylko czekać na rezultat. Zrobimy jeszcze top-up. Tak, za jakieś 2 tygodnie, tak, zobaczymy, więc zobaczymy wtedy tak naprawdę rezultat, bo wiadomo, że botox działa nie od razu. Nie, więc... rezultat mamy tak na około 7-10 doby, a taki pełny efekt po 14 dniach. Super, wtedy się widzimy, sprawdzamy, jak mięsień zareagował i ewentualnie jak jest... Jak potrzeba, to wtedy tak, jest top-up. Dobra, no to zobaczymy, będę was, słuchajcie, update'ować na 100%. Kochani, oprócz tego jeszcze chciałabym wspomnieć, że Dagmara nie tylko przyjmuje u mnie w mieście, ale przyjmujesz w różnych, po całej Anglii, czy nie, po prostu w okolicach West Midlands? Przyjmuję w Birmingham, w Gloucester, w Bristolu i w Worcester i w Herefordzie także. O, także słuchajcie, zapraszamy. Jak macie jakieś pytania do Dagmary, zostawiam wam na dole Instagrama, zostawiam jej Facebooka. Pytajcie, no, polubcie, słuchajcie, polecam bardzo serdecznie. To już nie jest nas pierwszy. To już nie jest pierwszy raz, kiedy ja przyszłam. My się nie znamy tak naprawdę od dzisiaj. Zdecydowanie od lat. Od lat, także. A kochana, jeszcze oprócz botoksu, co robisz? Filery? Tak, modelowanie ust, kwasem hyaluronowym, wolumetria całej okolicy twarzy. Też zabiegi otologiczne, czyli osocze, fibryna pozyskiwana z naszego organizmu, z naszego krwi. To jest nasz jak materiał. Ty to mówisz, złoty liquid, nie? To tak, się tak dokładnie, nazywa. Tak. Chciałabym to sobie zrobić. Płynne złoto, tak zwane. No. Trochę szczypie, natomiast efekty są spektakularne. Tak? Dodatkowo stymulatory tkankowe,
innowacyjne. Czyli to, co też pokazałaś między innymi. Tak, to już jest na kwasie, to już jest na bazie polimlekowym, kwasie polimlekowym z kwasem chlorynowym, okay. Ale też różnego innego rodzaju. Także fajnie. Nici też, które rewitalizują dogłębnie nam. Tak, robisz nici? Tak, absolutnie. Te na szyję tutaj i tutaj. We wszystkie okolice, tak, gdzie jest wskazanie, ale nie potrzebujesz, kochana, bo tutaj gęstość skóry jest jak najbardziej. Aha. Bardziej za 10 lat. Zagęszczające. Za 10 lat może, zrobimy. Może. Dobra. Może, tak. Coś jeszcze, czy... To wszystko to tak wszystko. Naprawdę. Także w każdym razie, jak macie tam ochotę, pytajcie Dagmary na Instagramie i na pewno Wam chętnie odpowie. Na pewno, dziękuję Ci. Także z dziewczyny z UK polecamy. Polecamy się na przyszłość i ja polecam bardzo, bo ja zawsze byłam zadowolona i powiem Ci szczerze, że jak mi ostatnio robiłaś botox, a to było w tamtym roku, na początku roku, on mi się naprawdę trzymał. Ludzie tak mówią, że botox to tak do 3 miesięcy. Mi się trzymał minimum 8. To zależy indywidualnie, ale prewencyjnie zalecane jest robić takie 2 razy do roku. Też nie za często, żeby nam się przeciwciała nie wytworzyły. No. Natomiast... Ale mi super, nie wiem, czy to jest ta gęstość mojej skóry, czy to, że nie, tak dbam. Nie, bardzo indywidualnie, naprawdę. Aha, każdy, okay. Generalnie mówi się, że od 3 do 6 miesięcy działa, no. Ale on też stopniowo jakby pusza, tak? To nie jest, że pewnego dnia się budzimy i nie mamy żadnego efektu. To jestem szczęściarą. Jak najbardziej. Dobra, kochani, ja uciekam, widzimy się w domku, robimy obiad i do zobaczonka. A co na obiad? Kochani, ja już w domku jestem. Jeszcze dostałam, słuchajcie, od Dagmary prezent kosmetyki. Także bardzo dziękuję, Dagmara, bardzo miło z Twojej strony. I słuchajcie, w związku z tym, że się nie mogę schylać, to nie wiem, jak będę gotować, ale ja to mogę przecierpieć, mogę na razie jeszcze nie jeść, ale muszę zrobić CC jedzenie, także słuchajcie, będę chodziła tak jak robot. Więc robię, gotuję jej ryż. I mam jeszcze dla niej łososia, a ja dla siebie nie mam nic, więc musiałabym iść do Tesco, ale z drugiej strony chyba sobie zrobię po prostu kromkę chleba, jakąś bogatą i po prostu na razie tak w szamie, może o, z jajecznicą. Także póki co kończę, mogę już zacząć się schylać o godzinie 9, więc może jeszcze coś dogram, ale póki co uciekam. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądała czoło, to tam wiem, bo miałam czoło już kiedyś tutaj robione, chociaż nie, kłamię, nie miałam nigdy całego czoła robionego, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, póki co mogę marszczyć i tak dalej, ale jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa brody, więc miodzio. Jeszcze gadałam z Dagmarą po zabiegu, że wiecie co, zdecyduję się na ten zabieg pod oczami, o którym wspominała, dlatego że no wiecie, zapobiegawczo trzeba takie rzeczy robić. Ja nie mam tej doliny łez bardzo głębokiej, ale jest, zobaczcie sobie z makijażu, jest ta dolina oczu i pojadę do niej, do Birmingham następnym razem, właśnie na tą dolinę, na te oczy, na ten zabieg, co opowiadała, już nie pamiętam, tą hybrydę. Bo powiedziała, że tam po prostu ona przeważnie tam stacjonarnie jest bardziej tam, ona też stamtąd pochodzi, więc tam jest też częściej, no i zaprosiła mnie właśnie tam do salonu, więc będziemy, słuchajcie, kombinować, ale to już po moich urodzinach. No i co? Uciekam chwilowo i widzimy się później. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mam wkrętę na polskie filmy na Netflixie i oglądałam Ciacho milion razy i właśnie sobie puściłam znowu. Uwielbiam, uwielbiam. Nie wiem, dlaczego mam wkrętę, ale naprawdę są niektóre filmy bardzo dobre. A stare, na przykład, nie wiem, Śniadanie do łóżka, ja nigdy nie oglądałam takich rzeczy. A naprawdę są super te komedie, więc... Kochani, ja... Siedzę, czekam tak naprawdę na godzinę 9, będzie niedługo, ponieważ chcę się zabrać za moje DIY, jeśli chodzi o mojego lapka, ale że nie mogę się schylać, to czekam. Bawię się trochę z sisulką, chowam jej, ona wiecie, jak się lubi bawić,
chowam jej pomadkę, którą mam na ustach, która jest pogryziona, a daje taki fajny kolor. Ja ją tak chowam pod kocyk i ona ją odkopuje, a tam jej jedzonko królowa na sofie, słuchajcie je. Ale ona jest taka czyściutka, że nigdy nawet nic nie rozsypuje. Także chowam i ona o, i kopie. Tu, szukaj. No szukaj. Także czekam. Wstawiłam sobie pranie. Także sobie tak naprawdę chilluję, mogłabym się przebrać, ale nie chce mi się na razie. Za 40 minut będzie godzina 9, więc zabiorę się za tego laptopa i powiem wam, że tak spędzę wieczór. Obkleję go, zanim go obkleję, pewnie z 2 godziny się zejdzie. Pójdę się kąpać, może sobie zrobię jakąś... Nie, maseczki nie mogę zrobić chyba. Nie, nie będę robiła maseczki. W każdym razie oglądam Pressure Cooker, taki program kulinarny na Netflixie. Bawię się z sisulką, niedługo się zabiorę za tego lapka. Także spoko, właśnie sobie też przed chwilą zamówiłam kolczyk do nosa w kolorze niebieskim. No i tak. I tak, ale powiem wam, że jak na skórę bez makijażu i tak to dobrze wygląda. Tak dobrze wygląda ta skóra. Tutaj mam jakieś o, po wkuciach, po igle. Ale chyba śniaków nie będzie. Chyba nie. Jestem bardzo ciekawa efektów. No. Także ja będę kończyć tego vloga, ponieważ już wielce nie mam co wam pokazać. Mam nadzieję, że ten vlog był w miarę ciekawy. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Pewnie wmierzymy, ponieważ muszę otworzyć tą torbę w końcu i nagrać filmik dla was. Ale coś mnie, słuchajcie, ziewa nie łapie. W 8:30. No. Także będę kończyć, kochani. I do usłyszonka, do kolejnego. Pa! A Pipi ma jeszcze na sam koniec takie piękne, jej zaczepiłam motylki. Jej! Cute! Ale najbardziej cieszminka tak interesuje. No dobrze.